Macie suche dłonie? Może wrażliwe, popękane, szorstkie lub podrażnione? Ten odcinek jest dla Was, bo zrobiłam zestawienie najlepszych kremów i innych produktów do pielęgnacji dłoni. Będą tutaj propozycje tanie, droższe, lżejsze, bardziej otulające, pachnące, niepachnące i ogólnie różnorodne. Witajcie w krainie składów! W tym odcinku, tak jak wspominałam, będzie o dłoniach, a głównie kremach do nich. Wiem, że często szukacie takich produktów nie tylko dla siebie, ale też dla swoich bliskich, więc postarałam się, żeby był duży wybór. To zaczynajmy! A na początek tania perełka ze sklepu Lidl. Oczywiście chodzi o markę Cien i taniutki, bardzo wydajny krem SOS. Możecie go spotkać pod nazwą Koncentrat i chociaż to nie ma większego znaczenia, to zwróciłam uwagę, że producenci nazywają tak produkty, które nie mają typowej dla kremu formuły. Wyglądają bardziej jak żel, są troszkę przejrzyste i gęstsze. To się później będzie jeszcze powtarzać. W każdym razie tutaj skład wygląda zupełnie niepozornie. Ktoś może powiedzieć, przecież tam niczego nie ma. A jest wystarczająco, bo mamy sporo gliceryny, cenne kwasy tłuszczowe i alkohol tłuszczowy, który jest emolientem. Czyli mamy coś ochronnego, nawilżającego, natłuszczającego i wsparcie regeneracji. Bez zapachu, bez barwników czy ekstraktów. Po prostu najważniejsze minimum. U niektórych sprawdzi się jednak najlepiej jako maska całonocna, ponieważ dość trudno się rozprowadza i nie wchłania tak od razu. Troszkę jak wazelina. Nie uznaję tego za minus, bo czasem tego właśnie potrzebujemy i chcemy czuć, że coś te dłonie faktycznie chroni. Tak jest w tym przypadku i myślę, że to jeden z pierwszych produktów, które warto sprawdzić przy wymagającej skórze dłoni. Wiem, że na przykład dużo starszych osób wybiera ten krem, bo czują, że daje długotrwały efekt. Bardzo podobnie wypada krem z Neutrogeny, ten z czerwoną zakrętką. Jest jeszcze trochę gęstszy i cięższy od poprzednika, ale składowo to niemal bliźniaki. Tutaj również mamy alkohol tłuszczowy, czyli przypomnę emolient, glicerynę, kwasy tłuszczowe i witaminę E. Nie zawiera dodatków zapachowych czy ekstraktów. Z opakowania też wiemy, że wspomnianej gliceryny jest aż 40%. A producent deklaruje, że wystarczy jedna kropla, żeby przesuszone dłonie poczuły ulgę. I to jest prawda, bo to również taki koncentrat i jest przez to niesamowicie wydajny. Swoją drogą to chyba debiut Neutrogeny na tym kanale. Nie pamiętam, żebym opowiadała coś o tej marce, więc dajcie mi znać, czy ją lubicie. Ale przechodzimy dalej. Teraz propozycja dla bardzo zniszczonych, popękanych, podrażnionych i wrażliwych dłoni. To nie jest typowy krem do rąk, ale bardzo dobrze sprawdza się w tej roli. Wręcz jest wyjątkowo skuteczny i wielozadaniowy. Nie powinien też szczypać, a przynajmniej nie spotkałam się z taką reakcją. To też dla wielu osób może być jakąś wskazówką. A chodzi o krem barierowy od Emolium. I w przeciwieństwie do poprzedników to już taki kremowy krem. Czyli o standardowej, troszkę treściwszej formule. Łatwo się aplikuje, nie jest przesadnie ciężki ani tłusty, dobrze się wchłania i można stosować go zarówno do ciała, jak i do twarzy. Jego skład określiłabym jako typowy dla dermokosmetyków. Dość neutralny, ale zawiera cenne kwasy tłuszczowe, emolienty i składniki łagodzące. Myślę, że efektem, jakiego możecie się po nim spodziewać, to przede wszystkim łagodzenie i wsparcie regeneracji. Czasem jest tak, że przy suchych, podrażnionych dłoniach chcemy je szybko nawilżyć i sięgamy po wyższe stężenia mocznika. Szczególnie przy mikrourazach to może jednak być zły wybór i spowodować szczypanie. Lepiej zadbać najpierw o regenerację, a później typowe nawilżanie. Ten krem jest dobrym pierwszym krokiem, który uspokoi sytuację i da Wam później możliwość większego manewru. Przy okazji warto wspomnieć, że jeśli macie duże problemy z przesuszonymi dłońmi, to jest parę rzeczy, które mają znaczenie, a nie zawsze zwraca się na nie uwagę. Na przykład mycie rąk. Jeśli macie silne, przesuszające mydło, to będzie naruszać naturalną warstwę ochronną skóry i przyczyniać się do jej przesuszania. Druga sprawa to niedokładne spłukiwanie produktu. Jeśli zostanie na przykład między palcami, to tym bardziej może przesuszyć, a nawet powodować pękanie. A na przykład niedokładne wycieranie dłoni po myciu u wielu osób nie zrobi różnicy, ale przy suchych dłoniach już niestety może. To samo z noszeniem rękawiczek zarówno przy pracach domowych, jak i na zewnątrz w zimniejszym sezonie. Krem jest ważny, ale to jeden z wielu elementów. A teraz może dla odmiany pokażę parę propozycji pachnących i lżejszych.
Wiem, że sporo osób nie przepada za uczuciem tłustości czy lepkości na dłoniach, albo potrzebują kremu, który można szybko użyć, a później schować do torebki czy szuflady i dalej robić rzeczy. Zaznaczam jednak, że takie kremy też nie są dla każdego, bo mogą czasem za słabo nawilżać. Wówczas dobrym rozwiązaniem jest mieć któregoś z poprzedników na przykład przy łóżku i smarować łapki na noc, a w ciągu dnia podtrzymywać efekt lżejszymi propozycjami. Pierwsza opcja to Sejo z natury. Jedne z najlżejszych kremów, jakie stosowałam. Ładnie pachną, dają uczucie nawilżenia, ale wpijają się niemal do zera. Czuć zapach i że skóra jest bardziej miękka w dotyku, ale w zasadzie nic poza tym. Bez lepienia czy tłustości. Małym minusem może być to, że najładniejsze zapachy są sezonowe. No i jak wspominałam wcześniej, mogą być po prostu za lekkie. Bardziej nawilżającą alternatywą są kremy Yumi. Też pięknie pachną, często można dostać je w promocji nawet w Lidlu, a nawilżenie jest wyczuwalne i trwałe. Ale to wciąż kremy lekkie i wchłaniające się bez pozostawiania lepkiej warstwy. Jeśli nie lubicie słodkich zapachów, to warto wiedzieć, że jest jeszcze wersja po prostu aloesowa. I ona pachnie zwyczajnie świeżo, czysto, ale bez słodyczy. Ze wszystkich wymienionych do tej pory kremów, te mają najwięcej ciekawych składników, jak aloes, mocznik, oleje i masła roślinne, a także cenne kwasy tłuszczowe. Jednak jak widzicie, to nie zawsze jest tak, że najciekawszy skład będzie tym najmocniejszym. Krem jest wyraźnie nawilżający, ale wciąż stosunkowo delikatny. Według mnie to taki dzienniaczek. Jego podkręconą, troszkę cięższą i bardziej otulającą alternatywą są kremy Vianek. Powiedziałabym nawet, że są najtreściwsze i najskuteczniejsze wśród opcji zapachowych. Warto polować na nie w promocji, bo do najtańszych nie należą. Pamiętam, że chyba pierwszy raz dostałam je jako gratis do czegoś. Pewnie do jakiejś gazety. I bardzo mi się wtedy spodobały. Co jakiś czas do nich wracam, a szczególnie polecam niebieski, bo wyjątkowo dobrze nawilża. Odpowiadają za to składniki takie jak mocznik w stężeniu 5% czy cukry. Tak więc to nie jest krem wyłącznie ochronny. Jeśli chodzi o typowo nawilżające, to ten jest moim ulubionym. Było troszkę drożej, to teraz opcje tańsze. Czyli cztery pory roku i ziaja naturalnie pielęgnujemy. Pierwszy to już klasyk. Parafinowy, mocno ochronny, z dodatkiem kwasów tłuszczowych oraz witamin. Jeśli szybko zużywacie kremy do rąk albo potrzebujecie takiego, który może dłużej leżeć i nic z nim się nie stanie, to dobry wybór. My na niego mówiliśmy krem z pierwszej szuflady, bo zawsze leżał tam z jakimiś losowymi rzeczami. Też pewnie macie taką szufladę ze wszystkim, prawda? To chyba jak z koszem pod zlewem, że to ma każdy. A z kolei krem od ziai jest przyjemny, standardowy, głównie natłuszczający. Zostawia dłonie miłe w dotyku, ale nie wchłania się do zera. Przez dłuższy czas czuć, że chroni, ale nie jest uciążliwy, śliski czy totalnie tłusty. Możecie też zastanawiać się, czy jest coś takiego ekstra. Nie na co dzień, ale żeby zrobić sobie taki dzień spa. I tak, znam takie opcje. Pierwsza to kuracja parafinowa z SheHand, czyli marki Bielendy. Składa się z trzech etapów, czyli peeling, krem i maska. Ale uważam, że nie wszystko trzeba kupować. Na przykład peeling może być ten sam co do ciała, bo według mnie nie ma sensu się tak rozdrabniać. Nie lubię też robienia kosmetyków do każdej części ciała osobno. Krem w sumie też może być jakiś inny sprawdzony, chyba że nie macie. No i tak najbardziej wyjątkowo wypada ich maska parafinowa z mnóstwem kwasów tłuszczowych, ceramidami i masłami roślinnymi. To już faktycznie taki konkret z efektem jak po zabiegu. Eveline też ma podobną jednorazową wersję w saszetce. I warto zrobić sobie te wszystkie etapy, czyli peeling, krem i maska parafinowa, tylko po prostu nie muszą być z jednej linii. I zanim ktoś rzuci mitem, że parafina blokuje działanie substancji aktywnych, to od razu uprzedzam, że nie blokuje. A wręcz przeciwnie, bo tworzy okluzję sprzyjającą działaniu substancji aktywnych. Ona im pomaga. Parafina jest mile widzianym składnikiem w produktach do rąk, ust czy stóp, bo dobrze się utrzymuje i świetnie zabezpiecza skórę. Poza tym pamiętajmy, że większość maści bazuje na parafinie, a jakoś ich działania nie blokuje. Wracając, Vianek ma z kolei krem maskę i dołączone bawełniane rękawiczki. To w sumie taki gęstszy, bogatszy krem do rąk.
fajna opcja, jeśli szukacie naturalnych rozwiązań. Bo jeśli ktoś nie lubi parafiny, bo woli naturalne rozwiązania, to według mnie okej. Po prostu jak czegoś nie lubimy, to niech powody będą prawdziwe. A jeśli dotarliście do tego momentu, to poproszę o hasło hashtag łapki. Uwielbiam kocie łapki. A wy? I pamiętajcie, kto ma skórę, łapka w górę. Dziś się z wami żegnam. Buziaki, pa!